School Excursion, dzień trzeci. Dzisiaj łazimy po Kyoto. I znów robią nam zdjęcia bez kurde zapytania żadnego. Naprawdę szkoduję, że w tej grze nie ma scenek animowanych, w sensie jak w Personie 3 FES i oryginale. W kontraście do tego, co było wczoraj, wygląda na to, że Mitsuru dzisiaj dobrze się bawi. Dzisiaj jest naprawdę przyjacielska z jej członkami klasy oraz z Yukari. Już to wszystko? Okej, nie ma nic do roboty, idę dalej spać. A? Zdecydowałeś się? Ej, to nie jest fair. Ja chciałem iść spać, ponieważ fuck this. Cześć, Junpei. Cześć, Maciek. Chcesz pójść do tego hot springa? Może później. To o co ci chodzi? No cóż, idziemy i tak, więc nie chcę słyszeć żadnych słabych tłumaczeń. A dobra, chodźmy. Jedaug. Pójdę po Akihiko Senpaya i Ryojiego, kiedy ty pójdziesz do twojego pokoju się przygotować. No dobra. Ja po nich pójdę, kurde, zobacz. Nigdy wcześniej nie byłem w gorących źródłach. Gorące źródła są takie relaksujące. Zaraz, to my kurde mamy tam iść? We czterech nie ma kurde mowy. Pojebało. Ja w sumie to jest trochę zbyt... To są trochę zbyt intymne sprawy. Ja bym kurde sam poszedł do tych całych gorących źródeł bez nikogo. Nie chcę patrzeć na siusiaki innych. Co mnie to kurde. O! Inside the Inn at the Open Air Hot Springs. A to i tak to jest to. Tego niestety nie możemy się pozbyć w żaden sposób. To nie jest opcjonalne. Klub. Did you know that this hot spring is open to guys at certain times and girls at others? Wiem. No way, really? Then there's a chance it could change to girls only while we're... No kurde, a Junpei dalej w swojej czapce chodzi. No ja pierdzielę, ty to jesteś prawdziwym trenerem Pokémon. O kurwa. Motor pojechał. But if that happens, there's nothing we can do about it. I mean, we're already here, right? That's true. We couldn't be blamed if something like that were to happen. Don't you agree? Nie jestem pewien. Well, it's really just a hypothetical question. Zobaczymy. Hey, isn't it getting kind of hot in here? No w końcu to są gorące źródła, geniuszu. Wygląda na to, że Junpei i Ryoji zachowują się dziwnie. So, Junpei, at what time does this hot spring change from guys only to girls only? Tak, to jest dobre pytanie. I'm not sure. I didn't bother to check. Right, Ryoji-kun? Right. But it could happen at any moment, couldn't it, Junpei-kun? So that's why we came at this strange time? Oh, you two are such idiots. Naprawdę. Calm down, man. We're just joking. Although you're right about it being a weird time to be here. A jaki jest dziwny czas? 24? But don't worry. It's pretty late. I doubt any girls would... Shit! Someone's here. What are we gonna do? It's probably just a guy. Don't worry. This is simply a misunderstanding. We'll just act like we didn't know. No właśnie. Wow! This hot spring is huge! Nie tylko gorące źródła są ogromne. Oh crap! They're here! Oh, you're right! It's the size of a swimming pool. Nie tylko gorące źródła mają rozmiar basenu. So, this is an outdoor hot spring. Unfortunately, its therapeutic healing benefits will not help me. Damn it, it's them! What are they doing here this late? Chlup. Yes! Both Yukari-san and Fuka-san! This is my lucky night! Junpei wsadził do wody Ryojiego. Shut up, you idiot! You!
Teraz zamiast Ben Drown będzie Ryoji Drown. Who's that? Is someone there? Tylko ptaszki. What's the matter, Yukari? Did you Cztery ptaszki. Mitsuru's here too? Ah, man. There's no way she'll consider this just a misunderstanding. Powaliło was. Yeah, but it's not like we could get expelled for this, right? No to wyjdźcie i powiedzcie im, że ten, że byliście tutaj pierwsi. I mean, it was men only when we got here. So it's actually kind of funny if you think about it. This is Mitsuru we're talking about. If she finds us, she'll... Pochlasta nas biczem jej nowej persony. What? She'll what? She'll execute us. Wykona na nas egzekucję. No właśnie! Biczem! Execute us? Yeah, I think I heard something. Tak bardzo na nas wykona egzekucję, że nasze dupy będą czerwone i krwawe. It could be a ghost. Pojebało cię. But I, okay. I akurat najbardziej, kurde, dziewczynę, która najbardziej się boi, jest najbardziej nieśmiała wysyłać na jakiegoś ducha, no ja pierdzielę. Musisz uciec z gorących źródeł bez bycia znalezionym. Oh my god! Metal Gear Solid. I don't see anyone here. Słyszysz głos Fuki wychodzący z lewa. Idź na prawo! Chlup, chlup. Hello? Słyszysz głos Yukari z... naprzeciw. Climb the boulder. You dumbass! What's gotten into you? Huh? Cześć! Jej! Wchodzę na głaz... Biorę ręcznik i wymachuję nim, kurde. Poddaję się, poddaję się. No i niestety widać moje prywatne części. Nie patrzcie! Albo patrzcie, moje włosy są zajebiste. Wait, this is just a misunderstanding. Silence! I'm going to execute you all! Nie pierwszego! Aegis, ty też? Ochroń mnie! School Execution Last Day. Twoja dupa jest tak czerwona i zakrwawiona, że nie możesz siedzieć. Dzisiaj opuścisz Kyoto przez ten pociągiem w popołudniu i możesz robić co tylko chcesz. Everyone remembers what time we're meeting at Kyoto Station, yes? Tak. Then please be on time. If any of you are late, I'm the one who will be blamed. I'll never forget Kyoto. Ja też nie. Będę musiał sobie zamrozić lód w zamrażarce. How could I after last night? No, nie mogę w to uwierzyć, że nikt z was nie próbował tego wyjaśnić. That truly was an execution. No. Just try to forget about it. Uh-oh. Here they come. Cześć! 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 Looks like they're still pissed. It's Mitsuru. Brace yourselves. Nawet nie spojrzała w waszym kierunku. Cześć! Not even a dirty look. Pi. Hello. Cześć, Ken. Chcesz pokazać... Chcesz, to mogę ci pokazać moje blizny powojenne. Wow, to było szybkie. Jak było w Kyoto. Ach, man, jestem taki zmęczony. Ale było bardzo fajnie. Szczególnie to, co stało się wczoraj. Przynieśliśmy ci trochę suwenirowych opowiastek, więc powiem ci wszystko o nich. Szczególnie o moich wojennych bliznach. O, dobra. Nie mogę się doczekać, by je usłyszeć. Nie możemy dziś pójść do Tartarusa, wszyscy jesteśmy zbyt zmęczeni. Pójdźmy jutro. Mimo tego, że nie mamy już o co walczyć. Masz. Suweniry? Tak. Tak. O, to sushi. Tak, to te słodkie czerwone fasolki.
Tak, tak. Dziękuję za suwenirę. Tak przy okazji. Zauważyłem, że dziewczyny trzymają facetów w jakimś kontemplacji, ale nie mogę sobie wyobrazić dlaczego. I co, i to wszystko? Hym. Cześć. Jest... Zaraz, on... Jesteś bez skrupułów. Jako karę nie będę z tobą rozmawiać przez resztę dnia. Zaczyna... Commencing ignore mode. Ale teraz pogadałaś za drugim razem. Hej! Kiedyś mieszkałam w Kyoto, więc... byłam w większości atrakcji turystycznych. Ale nigdy nie widziałam zachodu słońca w Kamogawie. Było takie piękne. Mam nadzieję, że przemyślałeś o tym, co zrobiłeś. Nie martw się, nie jestem już wściekła. Ale wciąż myślę, że... powinniście nam dziękować za to, że was ukarałyśmy. Przez to nie będziecie mogli popełnić tego samego błędu w przyszłości. Jesteście okropne. Kropki. Ignoruję cię. Tylko przypominam ci. Wszyscy są zmęczeni po wycieczce, więc nie będziemy mogli dzisiaj eksplorować Tartarusa. Widzimy się jutro. Jesteś taka chłodna. Kyoto jest wypełnione wieloma pięknymi widokami. A najpiękniejsze widoki to były w gorących źródłach, nie? Szczególnie kiedy stałem na tym kamieniu. Blask księżyca padał na mnie, na moją kurde zajebistą grzywę. Bez ręcznika, który miałem w ręce i machałem w nim w geście kapitulacji. Ale miejsce, które najbardziej mi się podobało, była Kamogawa, specjalnie w nocy. Zachód słońca był niewiarygodny, nigdy go nie zapomnę. Egzekucja? Tak, pamiętam. Czy chciałbyś jeszcze jedną? Idę spać. Nie, jeszcze pogadam z innymi. Wspomnienia? Mieliśmy ciężki czas w gorących źródłach, nie? Co, jeżeli to by były jakieś dziewczyny, których nie znaliśmy? Powiem to. Głównymi ofendorami byli Junpei i Ryoji. Byliśmy... zmusili nas, by popełnić to przestępstwo... bez naszej zgody. Jesteśmy też ofiarami. Teraz proszę, nie przypominaj tego już nigdy więcej. Tak przy okazji. A, to widziałem. Znaczy no, czytałem to. Reksiu, chcesz dostać karę od Mitsuru? Pewnie. Z Kenem chodźmy. Opowiem mu wszystko to, co się działo. Nie jestem w szoku, że Koromaru jest... że Reksiomaru jest taki szczęśliwy. W końcu nie było was przez jakiś czas. Wygląda na to, że dobrze się bawiliście na wyjeździe. Wszyscy cały czas o tym gadają non-stop w salonie. Tylko Reksiomaru i ja byliśmy w akademiku. Było tak cicho. Nie pamiętam, kiedy ostatnim razem było tak cicho w tym miejscu. Siedziałem w nocy i oglądałem... oglądałem telewizję w nocy razem z Reksiem. Ciekawe, jakie to rzeczy oglądałeś w nocy. I wtedy zasypiałem na chwilę. Ale było za cicho, więc nie mogłem zbyt spać. Hał. A, witaj z powrotem. Jesteś zmęczony? Czuję, że wiem, co ostatnio myśli Reksio. Nie, nie czujesz, on jest mój piesek. To prawdopodobnie dlatego, że spędziliśmy ze sobą tyle czasu przez te kilka dni. Hał, hał. Saturday. O kurde. Słyszysz konwersację? Pod dzień...
Pojutrze w poniedziałek będziemy mieć Career Experience starting on Tuesday. Więc gdzie przydzielili cię do pracy? We wtorek i w środę będę pracował na budowie, a w czwartek i piątek w stacji benzynowej. Jest tak źle jak u mnie. Ja będę zbierał puste puszki. Kurde, hełm, no tak, zapomniałem. School trip i tak dalej, career week. Myślałem, że coś ode mnie chciała. Zaraz będzie mnie czegoś się pytać, ale nieważne. Nieważne. Właśnie tak, kurde, trzeba słuchać nauczycieli. Cześć, Aigis, nie gniewasz się na mnie? Decydowanie czyjejś kariery wygląda jest bardzo fascynującym procesem. Jednak skoro ja jestem stworzona do walki, to jest dla mnie bezużyteczne. Jak sobie chcesz. Dobra, jest Chichiro i Yuko Ono. Dobra. Idźmy najpierw ten cały hełm załatwić. Cześć, Michuru. Widziałem rezultaty twoich egzaminów. O, zapomniałem wziąć od niej nagrody. O, to wszystko? Okej. Więc gdzie chciałem iść? A! Faculty Office. Ta. Wysłuchałem wszystko to, co miała do powiedzenia moja nauczycielka. Więc... Dobra, idziemy social linki ładować, nie? Lepiej, żeby się zupgrade'ował, bo nie ręczę za siebie. Hej, Maciek Kundel. Let's go. O, jest, udało się. No, to co się stało ostatnim razem, przepraszam, jeżeli powiedziałem coś dziwnego. Czy możemy o tym zapomnieć? Nie ma żadnego tego. Nie martw się. Co to znaczy, że ci to nie przeszkadzało? Ja nie spałem całą noc. To takie wstydliwe po prostu myśląc o tym wszystkim. Chcę pogadać o czymś innym dzisiaj. Dobra. Pamiętasz to, co powiedziałem ci w Wild Duck Burgerze? Jak pan Ekoda nawrzeszczał na mnie po tym, po klasówce z klasycznej literatury? Wtedy po prostu chciałam skończyć szkołę i pójść do jakiegoś koledżu. Ale po trenowaniu tych dzieci zaczęłam nad czymś się zastanawiać. Lubię pomagać... Kurde, przestańcie jeździć na tej ulicy, nie mogę zamknąć okna, bo jest za gorąco. Lubię pomagać ludziom, którzy chcą dać ciebie wszystko. Zgadnij kim będę. Instruktor. Kindergarten. Ten nauczyciel. Nie, zaraz, instruktor. Blisko! Prawie udało ci się, panie ex-asystencie trenera. O, udało się. Trzy nutki! Chcę zostać trenerem atletyki. Musisz dbać o dietę każdego z atlety i pomagać im zaplanować ich, schedule. Pójdę do profesjonalnej szkoły, kiedy skończę liceum i wtedy będę pracować, by dostać moją certyfikację. Między generalną edukacją, requirements. Kurwa, wiem co to za słowa, ale nie pamiętam po polsku jak to się mówi. Wymagania, ja pierdolę. Między wymaganiami generalnej edukacji i klasami wyższej szkoły to dodaje się do 350 godzin. Właśnie dlatego będę zaczynać uczyć się od teraz. Polepszanie mojego pisania jest moim pierwszym celem. Zajęło mi trzy noce zajęły mi skończenie eseju z trzema stronami. Ja to mogę kurde w 2-3 godziny zrobić. Zależy. Ale to też na odpierdol zwykle robię. Robiłem.
Nauczyłem się bardzo dużo tych dzieciaków, kiedy zacząłem je trenować. Myślałem, jak mogę zacząć uczyć moje własne dzieciaki któregoś dnia i nie miałem zielonego pojęcia. No cóż, to wszystko już się zmieniło. Jeżeli nie byłoby ciebie tutaj ze mną, nie byłabym pewna, jak mogłabym trenować te wszystkie dzieci. I nigdy bym w życiu nie pomyślała o mojej przyszłości. Więc dziękuję. Tak jest! Kolejny level! No i w sumie też cieszę się, że Yuko tak się zmieniła, nie? Level 9. No cóż, muszę już iść. Muszę się uczyć. Życz mi szczęścia, Maciek Kundel. Hi, how was your day? Mój dzień był całkiem okej. Ryoji-kun był tutaj. Przyszedł tu, by pogadać z Junpeiem Kundelem. Niezbyt często widzimy tutaj gości. Tak, myślisz, że to w porządku? Tak, przyciągają się do siebie jak kurde magnesy. Zboczeniec do zboczeńca. Właściwie jestem w szoku, że nie jest z żadną dziewczyną. Ej, gdzie jest Aigis? Widziałem ją na drugim piętrze. Naprawdę? Być może jest z Rexiem. To i do nich niepodobne, żeby ich tu nie było. W końcu to jest jedyne miejsce w całym akademiku, gdzie wszyscy kurde jesteśmy. Chodźmy do Rexia i do Aigis. No to jest pierwsze piętro. Hał, hał. Rozumiem, więc będę kontynuować moje obserwacje. Nie mogę przestać myśleć o Ryoji Sandale i jestem tak zmartwiona, że mogę się przegrzać. Nawet poprosiłam Rexiomaru Sandała o pomoc. Miło. Właśnie, są nowe filmy? Zobaczę. Let's see. Jest nowe nagranie, jest! Beginning playback. Hm? Wygląda na to, że to jest pokój Mitsuru. Ale jego rezydent nie jest nigdzie do znalezienia. He? Oczywiście, że bierze prysznic. No fanserwis, że ja pierdziu. W tej części dużo będzie fanserwisów. Mitsuru usiadła na sofie i jest okryta tylko i wyłącznie jej ręcznikiem. I've gotten used to walking around without my bathrobe lately. Not a very good habit to fall into. Well, I'm not at home, so I suppose being a little lax won't hurt. Mitsuru wzięła magazyn z biurka. Czytam ze stołu, bo to raczej na stół wygląda. This fashion magazine. I saw Takiba buying one, so I thought I'd pick one up myself, but... This one piece is beloved by all, including friends, boyfriends, and boyfriends' friends. Ciekawe, co to za strój. Może jakiś cosplay Jacka Frosta. Alluring yet prudish, the ultimate combination. Tak, to właśnie to. Oof. What are they talking about? I don't follow fashion myself. I usually just wear whatever the family stylist selects for me. Cute clothes, huh? Well, I do kind of want to try this. Pink one. Różowy, czyli cosplay zombie. Not that I'd be able to pull it off. I'm not like Taki. To zapytaj ją o zdanie. I should be careful to remember the distinction between clothes I want to wear and clothes I can wear. I knew this was a bad habit. It's a good way to catch a cold. Nieprawda. Jeżeli masz ogrzewanie w pokoju, to nic kurde złego w tym nie jest. W sumie to kurde jak... Ona równie dobrze mogłaby na Golasa chodzić, no. O, a propos. O, ręcznik Mitsuru został zostawiony na sofie. I się skończyło.
O, kolejne nowe nagranie, pewnie. Może teraz Ken będzie. Nie, Junpei. Nie, Yukari. Znowu fanserwis! Welcome! Are you ready to order? To chyba przed tym, tym szkolnym festiwalem, który się nie odbył, bo ten huragan był. Kinda sucks that the school festival got cancelled. Maybe I could just wear this around the dorm for the day. Kurde, kiedy to było? Jakiś odcinek 70 czy coś? Ja pierdzielę, dużo... Dawno nie oglądałem tych całych nagrań. What's up, Yucatan? Hey, does that mean you gotta call me master? Tak Junpei nie brzmi. What's going on, Yukari? You're planning to work at Mitsuru's mansion or something? Ugh, forget it. I haven't had a chance to return this yet, but now that I look at it, it's a real uniform, not just a costume. Myślę, że jakbym wykonał jakiś request Elizabeth, to na pewno by mi dała jakiegoś armora dla ciebie i mógłbym ci go dać i byś mogła chodzić nim cały czas po Tartarusie. Hey, I should take a picture before I give it back to Senpai. Yukari-chan, are you there? O nie. I need your help with something. Sure, one sec. Yeah, I should drag Fuka into this too. Wouldn't want to be the only one in the picture looking this way. Oh. Yukari-chan, those clothes. Zamknij oczy. I've got a couple spare outfits if you want to try one on. How about it? Huh? Well, wait a second. Yukari wyciągnęła. Zaczęła rozbierać ją. Don't worry, just hold still. This is a little tricky to put on, so it'll be faster if I help. Wait, Yukari-chan! Oh! To nie zabrzmiało zbyt dobrze. Wszędzie tylko zboczeńce i gwałciciele i fanserwis. Pewnie jeszcze więcej! Czyli to pokój. O, pokój Kena. To teraz fanserwis z Kenem będzie? To jest, kurde, pedofilia. Ken trzyma szczotkę do czyszczenia. A, czyli no, bawi się wyobraźnią. Nieprawda, ja myślę, że jest dość w porządku. I don't have to practice in secret anymore. I don't live on the first floor in this dorm, so I might be disturbing the people downstairs. I chose a long weapon so I wouldn't lose to an adult's reach. But the longer the weapon, the better it is for taller people. Im dłuższa broń, tym lepsza dla większych ludzi! Słyszeliście sami to! Z tym zbereźnikiem. Au. Au! Tak, Ken się jebnął tą całą szczotką. I klęknął na kolana. Możesz zawsze obcasy sobie założyć. Zapytaj Mitsuru. Mleko! Czemu?! Maybe I should drink more milk. It hurts my stomach sometimes, though. Ta, dalej piję mleko. Więcej fanserwisu i zboczonych sytuacji. O, już nie ma więcej. Jaka szkoda, idę stąd. Ja pierdzielę, wszyscy jesteście chorzy w tym akademiku. Ja jestem jedyny normalny. Bo mam zajebistą grzywę. Idę spać. Fuck everything. O. W międzyczasie w pokoju Chidori w Tatsumi Memorial Hospital. Maria zawsze dziewica. What am I drawing? Why am I... What the...
Chyba zaraz będzie w niebo wstąpienie. Najświętszej Maryi Panny. It has been a while. O! Zgadnijcie, czyj to jest kurde głos! That voice. Rewolwer Jezus Chrystus, jak zwykle, kurde, spierdoli wszystko. Jin, the instruments, if you would. Instrumenty dawaj, wybuchowy Władku. Here. Wybuchowy Władek rzucił czarny pistolet na łóżko Chidori. Don't tell me you've forgotten what your evoker looks like. Czy raczej Maryi Zawsze Dziewicy. I trust you do not need to be restrained. Takaya. Surely you understand. There is nowhere for you to go. You must come with us. Death is not to be feared. Ale jednak trzeba bać się kurde listopadowych chłodów. Powinieneś nałożyć w końcu jakąś kurtkę. You need only fear. Yes, I know. Excellent. Maryja Zawsze Dziewica zrobiła piruet i wyszła z pokoju. It's all his fault. Ta, pewnie, obwiniaj Junpei'a, kurde, za swoje własne niedojdowactwo. Since the day I met him, I've experienced nothing but pain. And I've become afraid of dying. Ta, na pewno. Hey, hurry up, Chidori. To zawsze wina faceta, do cholery jasnej. Medea, let's go. To nie jakby mogła ci odpowiedzieć, bo persony nie odpowiadają nikomu. Nie ma dzisiaj szkoły. Całe szczęście! Daytime. Dobra, idziemy do tego, do... Jak to się nazywa? Do świątyni. Nabijać punkty do social linków. Za kasę. Town map. Tutaj. I... Kurde, nie ma tej killerki, ale dobra. Ta. Niech będzie Yuko Ono, ponieważ no jeszcze jeden level i będziemy mieli zmaksowany social link z nią. Hau, hau! Chcesz połazić? A, nie chcę łazić. Może kolejny jakiś ten, nawiązanie do persony 1 albo 2? Nie. O! Tatsumi Memorial Hospital. A, nieważne. Nic ciekawego się nie dzieje. Ej, Junpei, widziałem w mojej wizji to, że Maryja Zawsze Dziewica ze szpitala spierdoliła. Jestem ciekaw, co się stanie z Chidori po tym, jak wyjdzie ze szpitala. Czy będzie mogła żyć normalnym życiem jak zwyczajna dziewczyna? Czemu nie? Jeżeli jej pomożesz... Ta, masz rację. Musi być coś, co tylko ja mogę zrobić. Dzięki, Hopie. Tak jest. Mimo tego, że chyba spierdzieliłem coś niecoś w tym momencie, ale... Nie powiem, o co chodzi, bo... Spoilery. Idziemy do szkoły! O! Pedofil! Chyba. A nie! Chyba nie pedofil. Przecież go już nie spotkamy. Twój pokój. Brzmi alarm. Sorry to wake you. I'm not sure how to say this, but you need to go to the fourth floor and please hurry. Let's go!